Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników klubu z Przesnysza. Powiedz, czy w głowach będzie długo siedziała ta sytuacja z dzisiejszego spotkania, no i to, że tych trzech punktów upragnionych z Ostrołęki nie wywieźliście. Witam serdecznie. Na pewno będzie trochę siedziała, bo tak jak mówię, powiedziałem wcześniej, czy już powiedziałem na boisku, no ja spotkałem się po raz pierwszy z czymś takim, że sędzia w trakcie spotkania, czy w trakcie gry, czy stop, tak? Oczywiście nas to nie usprawiedliwia, bo piłka była cały czas w grze i oczywiście ubolewamy na tym, że straciliśmy bramkę po raz kolejny ze stałego fragmentu, no ale tak jak mówię, no dla mnie sytuacja irracjonalna, tak? Sędzia w trakcie gry krzyczy stop, później się tłumaczy, później na końcu przeprasza trenera, no mega dziwna sytuacja dla mnie. A jaki dla Ciebie będzie cel w tym sezonie, ten cel minimum z drużyną z Przesnysza? To znaczy, tak jak trener powiedział, no chcemy grać o zwycięstwo w każdym spotkaniu. Mamy silną w miarę kadrę, co pokazują te mecze, tak jakby nawet i ten dzisiejszy mecz z liderem, tak, postawiliśmy się koronie, myślę, bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę postawiliśmy. Dużo walczyliśmy, dużo biegaliśmy, udało się zdobyć bramkę, którą mi wypracował Artur Gawenda. Także no myślę, że przed nami jeszcze kilka spotkań i na pewno nie spuścimy głowy, nie odpuścimy już tego sezonu, na pewno jeszcze będziemy walczyć o punkty. No wracając właśnie do samego meczu, to był bardzo fajny mecz dla kibica, bo ostatnio niestety mecz chociażby Korony z Huraganem Wołomin był, ja to użyłem słowa, przeciętne, tak? Dzisiejsze widowisko było fajne dla kibica, bo naprawdę duża ilość akcji, no i mecz na szybkim tempie. Tak, no, oglądając na pewno z boku to spotkanie, można było wyciągnąć takie wnioski, że obie drużyny walczą jeszcze o coś. No wiadomo, Korona jest w super sytuacji, jest na pierwszym miejscu i tak jakby no, ma wszystko w swoich rękach, ponieważ jeszcze tych bezpośrednich przeciwników ma na rozkładzie, więc tak naprawdę mogą dużo osiągnąć jeszcze w tym sezonie. Także na pewno gratulujemy pozycji i tego, jak grają w tym sezonie. No ale tak jak powiedzieliśmy, no, potrafiliśmy się postawić, tak, na boisku lidera. Super przygotowane boisko przede wszystkim, co tak jak naszej drużynie na pewno pasuje, ponieważ no, wiadomo, jak jeździmy na te boiska, czy byliśmy w Wołominie 2 tygodnie temu, no to jednak nie sprzyja to takiej grze kombinacyjnej, szybkiej, więc dla nas fajny mecz i myślę, że dla kibiców tak samo. No to jedna rzecz, do której muszę się przyczepić, to po straconej bramce na 1-1. Niestety, jakbyście chcieli grać po prostu na czas i chcielibyście przeciągnąć jak najdłużej to, albo nie wiem, obawialiście się, że stracicie na tyle siły, że nie będziecie w stanie wystrzelić tej drugiej bramki, tylko sami stracić. No pewnie mogło tak wyglądać z boku. To zawsze jest tak, że drużyna, która goni i strzela bramkę, to rośnie, tak? A ta drużyna, która no, powiedzmy pilnuje wyniku, no, zachowuje się inaczej. Tak jak mówię, no jeszcze rozbiło nas to zachowanie sędziego, gdzie no, zbyt pewnie dużo jeszcze rozmawialiśmy między sobą z panem arbitrem szanownym. Także myślę, że to nas też trochę rozbiło, a Korona miała też swoje sytuacje. Chociaż przy odrobinie szczęścia też wyprowadzaliśmy kontrataki, które mogły się przy naszym troszkę lepszym zagraniu zakończyć pomyślnie.